Witam serdecznie. Krótka diagnostyka po teście DEL24. Mamy miernik energii, taki jak to się mówi, einfachowy. I tak nie będzie widać, co to dokładnie jest. Nie jestem sponsorowany, jak to zawsze, wszystko robię na własną rękę. Nie dawało mi spokój, że blok się tak mocno grzał. Więc wziąłem, pomyślałem, co jest nie tak. Ok, robimy test. Dół mamy otwarty. Górę mamy otwartą. Pompka jest włączona, mamy zasilanie, włączamy do prądu. Tak, teraz to sobie wsadź jedną ręką. I co my tu mamy? Mamy na biegu pierwszym powinno być 30 W, a mamy 16. No i teraz taki bardzo prosty test, ale może nie będzie tego widać, może mi się uda to zrobić. Mamy wąż, przez który teoretycznie płynie woda. Zaciskam go. Pompa powinna mieć opór. Nic się nie zmienia. Pompa jakby miała wibrację. Stawiam na to, że pompę szlak trafił. Ale spróbujemy na biegu numer 2. Powinno być 46 W. Mamy 26. Ten sam numer. Zaciskamy wąż. Nic się nie dzieje. Trzeci bieg. 36,7 W. Ok, zaciskamy wąż. Nic się nie dzieje. Są w sumie dwie albo trzy opcje. Gdzieś się wąż zatkał, któreś z łączka nie puszcza, bądź pompa się z... No. No, to jest nasze fajne słowo polskie. No, ok. Bez komentarzy. Spróbuję dojść do tego, co jest uszkodzone za chwilę. Jak słychać, pompka działa. Na pierwszym biegu powinno być 30 W, mamy 22, ale to wynika z tego, że jest zapowietrzona. Możecie zgadywać, co było. Ta jest łączka, nie puszczała wody. Tutaj jest ze stopem, nawet jest napisane ze stopem i ona nie puszczała wody. Dlatego ja kupuję teraz tylko te, bo miałem nieraz jazdy właśnie z tymi złączkami. Jestem zły. Jestem zły, ale z drugiej strony jestem zadowolony. Bo tak. Spróbujemy to odpowietrzyć. Aha, dobra. Już wiem czemu. Jeszcze jakbym otworzył drugą stronę, to by było ok. Już od tego przełączania się ten przełącznik sypie. No i dobra, ten sam test. Tak, mamy 19 W na pierwszym biegu. Na drugim mamy niecałe 30 i na trzecim 39. Dziwne, że mimo że jest wyłączone, działa. Może, że kondensator pobiera. Mamy na pierwszym biegu. I robimy test węża. Od razu jest różnica. Patrzcie, jest 22. Puszczam. Jest 21, 20. Czyli bardzo łatwo sobie zbadać. No i teraz mamy przepływy. Teraz można coś działać. Dobra.
Wyszliśmy z tego, co jest nie tak. Teraz będę starał się to odpowietrzyć. No i teraz się nie grzeje. On prędzej normalnie była pompa ciepła, a widocznie tyle, ile ma watów, tyle ona by po prostu produkowała i oddawała w otoczenie. Dobra, niech ona się odpowietrzy. I tak się znajdziecie za powietrze jeszcze, jak będę zaś podłączał DL24. Ale ten taki krótki odcinek jest ogarnięty. Już wiemy, o co kaman. Co było źle.